jeśli ustalamy porządek posiedzenia, jest tutaj propozycja o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany położonego w granicach Instytutu Miasta Lublina skweru Tarasa Szewczenki na skwer Sprawiedliwych Ukraińców. I teraz jest pytanie, żebyśmy przegłosowali, czy wprowadzamy to do porządku posiedzenia, czy nie. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do dzisiejszego porządku posiedzenia? Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. I teraz kolejna sprawa. Tutaj mamy porządek obrad. Tak. Ja jestem za tym, żeby dyskutować, ale nie dzisiaj. Nie, no ale już myślę, że się oczywiście. Ja jestem tego samego zdania, co pani radna. Jak ci chodzi? Chcieliby wysłuchać czy stan po prostu ile terminie wcześniej ustalamy. Dobrze, czyli ten moment panu zaraz. Panie przewodniczący, sobie tego bo przepraszam, państwo w tej sprawie? Nie. Dobrze, czyli czy możemy przyjąć zaproponowany porządek obrad? Kto jest za przyjęcie porządku obrad, który został? Dobrze, czyli jednogłośnie. Dobrze, czyli ten punktowy, dziękuję bardzo. Chciałem też serdecznie powitać zgromadzonych gości, a szczególnie przywołał telewizję lubelską. Państwo z jakiej stacji telewizyjnej? A, to jest ta najbardziej znana stacja. Dziękujemy bardzo, także będziemy klikać. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu pierwszego. Ocalić czy zapomnienia prelegent pan Marek Masalski, pasjonat historii. Proszę bardzo, oddajemy głos zaproszonemu gościowi. Tylko w następnym roku proszę kilka słów powiedzieć o sobie. Dobrze, dobrze. Dzień dobry. Nazywam się Marek Masalski, jestem rodowitym lublinianinem. Do tego jestem pasjonatem, miłośnikiem historii, jestem modelarzem i wielkim fanem w cudzysłowie tego, co dzieje się, działo się, jeżeli chodzi o Lublin. Razem z grupą przyjaciół i ze znajomymi, również fanami historii, miłośnikami militariów, podjęliśmy taką inicjatywę, taką dosyć oryginalną, bo potraktowaliśmy to jako projekt edukacyjno-historyczno-społeczny. Powiem, od czego to się zaczęło i w czym to się je, bo część z Państwa już wie, natomiast ja chciałbym przybliżyć w ogóle ten cały, jak gdyby ten początek i tą otoczkę. Chodzi dokładnie o ten samolot, który widzicie Państwo tutaj na tym slajdzie. Jest to archiwalne zdjęcie wykonane przed wojną, już w dywizjonie lotniczym w Pucku, naszego słynnego Lublinka T-8. Ten samolot został wyprodukowany w zakładach Pawła Jaśniewicza. Jeden z czterech, jak został w ogóle wyprodukowany i jeden z nielicznych, jak na dzień dzisiejszy można odzyskać i cokolwiek jeszcze z nim zrobić. To zdjęcie jest akurat przed samym jak gdyby początkiem wybuchu II wojny światowej. Muszę przerzucać te sprawy. Chciałbym powiedzieć, że ten samolot to była całkowicie nowatorska konstrukcja, całkowicie polska, wykonana dzięki inżynierowi Rudnickiemu i dzięki wsparciu polskich inżynierów. To była bardzo nowatorska na tamte lata konstrukcja i wszyscy twierdzimy, że jeżeli chodzi o potencjał lotniczy i to, co wykonywaliśmy przed wojną, można śmiało powiedzieć, że Lublin był zagłębiem lotnictwa i myśli lotniczej, która została w jakiś sposób już utracona. Przejęły to inne jak gdyby, ośrodki lotnicze. Dzięki temu, że wróciła woda na rzeczy historyczne, żeby odtwarzać, wyszukiwać rzeczy stare, które miały miejsce, w ubiegłym roku udało się w wodach Zatoki Puckiej odnaleźć element, oryginalny element tego wcześniej pokazanego samolotu. To jest śmigło. Dzięki fanatyzmowi pilota naszego lotu ten element został wyciągnięty prawie przed samą zimą. On był następnie przez wiele miesięcy rekonstruowany i poddawany procesowi odsalania. Jak wiemy, że jest to proces wieloetapowy, wielofazowy, a tak samo etap wielokosztowy. Przy tym całym wydobyciu tego elementu brała udział Telewizja Polska, Telewizja Historia i bardzo życzliwy nam tutaj Adam Sikorski. Oprócz tego, że zostało wydobyte to śmigło, okazało się, że w rejonie na przestrzeni 150
m2 znajdują się pozostałe elementy tego samolotu, że mamy tam elementy kadłuba, mamy elementy drewniane, mamy elementy metalowe, mamy pływaki, mamy skrzydła. Przy zaangażowaniu sprzętu specjalistycznego marynarki wojennej i pasjonatów, którzy mają skomplikowaną aparaturę do skanowania dna, okazuje się, że są to rzeczy, które można wydobyć, można przeprowadzić rekonstrukcję i spróbować wrócić do stanu pierwotnego. Ta kropeczka, która jest tutaj pokazana na mapie, to jest miejsce, w którym ten wrak został odnaleziony. Znajduje się on przy tej Mierzei Wiślanej, bo w trakcie ewakuacji tego dywizjonu lotniczego w Pucku Niemcy ten samolot strącili, zniszczyli, wpadł pod wodę i może dzięki temu, że trafił na niewielką głębokość, jest możliwe dotarcie do niego i zrobienie specjalistycznych prac archeologicznych. To jest właśnie już z tego roku, z początku sierpnia pokazane zdjęcie, jak wydobywane są kolejne podzespoły z tego samolotu. To jest oczywiście Adam Sikorski. To są pozostałe, to są wszystkie elementy silnika. Proszę zobaczyć, że to wszystko jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Oczywiście smoła, muł i tym podobne rzeczy, no to jest na ten kilkudziesięcioletni. Natomiast precyzja i mechanika, no to naprawdę dużo szacunek dla konstruktorów na tego okresu. To oczywiście wszystko jest nagrywane i będzie z tego program dokumentalny w telewizji polskiej historii. Idąc za ciosem, razem tutaj już wcześniej wspomnianą grupą podjęliśmy działanie, można powiedzieć takie, nie tylko na Lubelszczyźnie, ale też w mediach społecznościowych, też nie tylko, i otworzyliśmy stronę na Facebooku, stronę fanpage'ową poświęconą naszemu samolotowi, ale także i zakładom Takiego Raśkiewicza, a także historii lotnictwa. Na portalu wrzutka.pl zorganizowaliśmy specjalną, jak gdyby taką oddzielną pod naszym kątem działkę, gdzie ludzie, społeczeństwo chciałyby w jakikolwiek sposób nas tutaj wspierać i przysłowiową złotówkę na nasze cele przeznaczać. Ponadto pod działania związane z tą całą akcją przygotowaliśmy pewien zakres działań, które będą miały miejsce w najbliższym czasie tutaj u nas w Lubinie. Bo będziemy prowadzili tak samo sprzedaż cegiełek, będą również okazjonalnie zbiórki. I w najbliższym czasie będziemy obecni na międzynarodowych targach Młodej Urody. Następnie bierzemy udział w targach historycznych Było Nie Minęło. Następnie chcemy zorganizować dużą imprezę charytatywną na Lubelskim Globusie, gdzie oczywiście środki przeznaczymy na prace archeologiczne, opłacenie nurków, wydobycie tego, co się jeszcze w tym roku uda wydobyć przed zimą. No i później oczywiście na ten długofalowy, długotrwały proces konserwacji tych wszystkich elementów. Chcielibyśmy, aby na przyszły rok, na jubileusz 700-lecie miasta Lubina, na ten główny, centralny punkt, móc przywieźć, pokazać to, co z tego samolotu Lubina TR-8 uda się wydobyć. Wiemy, że nie będzie możliwe zrekonstruowanie jego, ani odtworzenie tych wszystkich elementów. Natomiast to, co Państwo widzicie teraz, to jest samolot Lubin R-13, który został zrekonstruowany w skali 1:1 na podstawie części elementów, jakie również zostały znalezione w Zatoce Pucy w Puckiej w ubiegłym roku. To jest naprawdę fenomen i no, trzeba bić czoło tym, którzy podjęli się tego działania, albowiem to zostało wykonane bez planów, bez map, wszystko na podstawie rzutowania, na podstawie przedwojennych zdjęć, wspomnień i opisów ludzi, którzy w tym wszystkim brali udział. To lądowanie miało akurat miejsce ostatniego lipca bieżącego roku. Miałem okazję tam być i proszę mi wierzyć, to fantastyczne lądowanie po 77
że warto kontynuować tą tradycję. Jesteśmy zdania, że warto pokazywać i lubić się tym, co w Lublinie było produkowane i jakie mieliśmy dobra tutaj na Lubelszczyźnie. Co więcej, w akcję, to, która jest bardzo dobrze odbierana w społeczeństwie, jest zaangażowana wiele podmiotów, między innymi Ładarka Wojenna, Polska Zbrojna, TVP Historia, Porta Lotnicza, Wierzyk24, Grupa Hotelu Jeruza, Pensjonat Koziegierski, Muzeum Historyczne Dywizjonu Lotniczego, Panorama Lubelska, Lublin 112, Karki Lublin, Komenda Wojewódzka Policji i MOSY. Są jeszcze oczywiście mniejsze firmy, które w ten sposób tutaj wymienić, ale to się powoli rozrasta i powoli jak gdyby nabiera rozpędu. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Dobrze, teraz pytanie. Proszę bardzo. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję bardzo panu za wystąpienie. Muszę powiedzieć, że czytałem jak najbardziej o tej inicjatywie, ale taka niepewność we mnie pozostaje. Jeśli państwo wyciągniecie rzeczywiście ten samolot, prawda, jeśli to się wszystko uda, jeśli się uda zrekonstruować, gdzie on trafi? Czy będzie w Lublinie, czy będzie w Świdniku? Powiem tak, z racji tego, że to, co zostało odnalezione na chwilę obecną w Zatoce Puckiej, jest własnością Dywizjonu Lotniczego w Pucku, więc tej własności nie zabierzemy, nie będzie takiej możliwości. Będziemy mogli ten samolot od nich wypożyczać i tutaj nie ma problemu i do Lublina to oczywiście po spełnieniu warunków transportowych. Natomiast wychodzimy z założenia, że jest duża szansa, prawdopodobieństwo na zbudowanie repliki tego samolotu i replikę tego samolotu jak najbardziej będziemy mogli sobie tutaj w Lublinie przetrzymywać i mieć do dyspozycji tutaj na własność. Ja może uzupełnię to pytanie. Idea jest taka, żeby poprzez ten samolot promować Lublin. I najlepiej Lublin byśmy ten samolot promowali, ponieważ jest już Muzeum Lotnictwa tutaj, to jest muzeum... Dębinie jest. Znaczy w Dębinie, ale też jest Muzeum Morskie na Zatoce Gdańskiej, także tam też są pewne możliwości. To znaczy kwestia, gdzie samolot będzie, jest jak gdyby trudniejszym etapem. My w tej chwili się skupiamy na tym, żeby wydobyć, zakonserwować. To jest proces bardzo długotrwały, podejrzewam, że on potrwa około 5 lat. Bo tutaj potrzebna jest suma, koszty tego przedsięwzięcia to są mniej więcej między 500 a 1 000 000 złotych. Są bardzo drogie prace morskie, to są bardzo duże koszty. Proszę bardzo, następne pytanie, czy są? Proszę bardzo. Ja chciałam podziękować panu za bardzo interesującą prelekcję i zapytać się, w jaki sposób my możemy dać pomocy, prawda, my jako Rada Miasta? Ja może odpowiem w ten sposób. Generalnie ta akcja już ruszyła, ona już jest społecznie bardzo mocno nagłośniona, prawda? Wyszliśmy z założenia, że skoro bardzo mocno zaangażowała się w tą akcję grupa samorządowa z Pomorza, Puck, Chełm i te wszystkie rejony Gdynia, prawda? Warto byłoby, żeby szerzej władze samorządowe nas tutaj na Lubelszczyźnie o tym poinformować, pokazać, jak to naprawdę wygląda, żeby każdy miał tego świadomość i ja myślę, że faktycznie przez to działanie zrobić szerszą akcję promocyjną i naprawdę nasze miasto rozpróbować, żebyśmy się też mogli cieszyć z tego, bo tak naprawdę lotnictwo zaczęło się od nas tutaj od Lubelszczyzny. No mamy się czym pochwalić i myślę, że to jest takim priorytetem, prawda, które powinno łączyć, prawda, nas tutaj wszystkich i tych miłośników, fascynatów i młodzież szkolną i miasto, więc w tym zakresie. Ja tu może jeszcze dodam, że jest taka sytuacja, że cały ruch solidarnościowy powstał w Lublinie, a wszyscy myślą, że to powstało na zasadzie wypromowanej, że to z Gdańska wyszło. Tak samo całe lotnictwo, pierwszy samolot w Polsce wyprodukowany został w Lublinie, pierwszy samolot polskiej produkcji latał nad Lublinem. I tutaj chodzi nam o to, żeby też pokazać społeczeństwu w całej Polsce, że właśnie my jesteśmy tą kolebką, jeżeli chodzi o lotnictwo. Tutaj kwestia naszej tutaj fabryki takiego Leszkiewicza. Poza tym my tutaj w tych całych akcji chcemy nawiązać do zbiórki publicznej w okresie międzywojennym, kiedy to mieszkańcy Polski w dobrowolnych składkach fundowali uzbrojenie dla wojska. I powiem tak, na dzień dzisiejszy mam już bardzo wiele telefonów od przedsiębiorców, którzy chcą mi jak gdyby ten cel wpłacić środki finansowe, natomiast my na razie chcemy głównie bazować na takiej zbiórce społecznej. I tam można wejść na ten portal
samolot Lublin, tam jest ta zbiórka, między innymi chciałem Panią Radą pochwalić, bo też jestem liście osób, która wspomogła tą zbiórkę. Także w tej chwili nasze plany najbliższy czas to jest, w tej chwili mój kolega spotkał się z pasjonatami lotnictwa, pisze piosenkę, drugi kolega pisze muzykę do tego, także będziemy kręcić spot wyborczy, nie wyborczy, tylko z będziemy kręcić spot promujący, promujący całą akcję, także jeżeli Państwo chcieliby być uczestnikami tego, spotu, zaprosimy, to będziemy go kręcić tutaj koło bramy krakowskiej, także to chcemy właśnie w ten sposób pokazać związki, znaczy powiem tak, to promocja tego wydarzenia, czym się nie różni od promocji kampanii, także jak gdyby tam gra słów jest tutaj. Natomiast tu jest taka bardzo ważna, fajna rzecz, że ja nie mam dnia, żeby do mnie nie było 10-15 telefonów z całej Polski, ludzie dzwonią i pytają się, jak mogą pomóc tej całej akcji. No jest coś takiego, że każdy chciał być tam, jak był mały, tym pilotem, a jak już był większy, to przynajmniej chcemy lecieć samolotem. Zwłaszcza, że Lublin poprzez to, że ma tutaj lotnisko, które też cały czas jest coraz więcej osób. I tutaj taką osobą, która gdyby kluczową przy tych wszystkich przedsięwzięciach, to jest Adam Sikorski. Dlatego, że ten klip chcemy, jak gdyby Adam będzie twarzą tego przedsięwzięcia, był wiarygodny, bo też ludzie się boją, że ktoś wpłaca pieniądze w internecie, a nie wiadomo, czy to nie jest lipa, prawda? Także to są różne takie przedsięwzięcia, dlatego my na razie tą akcją ruszamy, ale to się bardzo ładnie się rozwija. Coraz więcej osób jest tym zainteresowanych i w zasadzie można powiedzieć, że naczelną rzeczą tej akcji to jest też jak gdyby taka podświadoma promocja Lublina, skoro samolot się nazywa Lublin 8 bis. Nawet powiem jeszcze, przepraszam, nawet mamy fascynatów z Włoch, którzy się też odzywają i dopytują nas o szczegóły prawda, dlatego jesteśmy zaskoczeni, że nawet tamte informacje dotarły. To znaczy, to jest cała siła internetu, bo tak jak mówię, do mnie dużo osób pisze, szczególnie Polonii, z Australii, z Nowej Zelandii, jak gdyby są zainteresowani. Natomiast, że tak powiem, akcja jest robiona wielowątkowo, między innymi tutaj kolega w tej chwili pisze list, może pochwali się kolega, do kogo pisze list. No chcemy zaangażować, jeżeli się uda, Leonardo DiCaprio, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy do niego kontakt. Więc mamy kontakt, jest już... To jest tylko kwestia, jak oni do tego podejdą, czy złapią parcyle i nas tutaj w tym samym przeciągu. To by było fajne, prawda? To by było bardzo sympatyczne w tym momencie. To najważniejsze w tym wszystkim, że my nie mamy presji czasu, prawda? To jest po prostu sytuacja wielowątkowa, ale według mojej oceny coraz więcej osób się zgłasza do pomocy i to jest jak gdyby taka pewna dźwignia, która świadczy o tym. I co jest najważniejsze, te prace morskie są już robione, także mamy już część tych wydobytych rzeczy. Natomiast problem polega na tym, że ten samolot leży na głębokości 1 metr. I wydawałoby się, że to jest fajnie, a właśnie to nie jest fajnie, bo nie można niczym tam dopłynąć. Trzeba budować specjalny traktor, żeby tak wydobyć, żeby nie uszkodzić części. Gdyby to było... I jest kolejna sprawa, że może ponad 70 lat pracowało nad tym, żeby to porozrzucać. Boże, Pane. Czy są jeszcze pytania do kolegi? Trzymamy kciuki. W takim razie, jak to tradycyjnie, oklaskamy, które dziękujemy. Jeżeli Pan ma ochotę, to zapraszamy do pozostania na komisję, jeżeli nie, to już decyzja należy. Dziękuję, jeszcze kolejna prezentacja jeszcze dzisiaj. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do punktu drugiego. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za pierwsze półrocze 2016 roku. Druk numer 649-1. Czy są pytania co do tego punktu? Nie widzę pytań. W takim razie proszę zapisać, że radni zapoznali się z informacją. Lecimy punkt trzeci. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku, druk numer 651-1. Czy są pytania? Nie widzę pytań. W takim razie, Panie Sekretarzu, proszę zapisać, że radni zapoznali się. Przechodzimy teraz do punktu czwartego. Tu będziemy opiniować. Punkt 4.1. Zmiana uchwały budżetowej 2016 rok, druk numer 653-1, wraca autopoprawką, druk 653-2. Czy są pytania z strony Państwa radnych? Proszę bardzo.
odpowiedzi, a nie później. Oczywiście. Chciałem zapytać o zmniejszenie planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych o kwotę 14 957 zł. Z czego wynika to zmniejszenie? Wydaje mi się, że co jak co, ale remonty w obiektach oświatowych to jest jedna z, jak ja wiem, no, najbardziej palących potrzeb miasta. I takie mam wrażenie, że za te 14 tysięcy coś można by było zrobić, prawie 15 tysięcy. To nie jest duża kwota, ale chciałem zapytać, dlaczego zmniejszyliśmy wydatki na remonty oświatowe? Kwalifikacja tego, tak. Powiedzmy, czyli zostają w oświacie. Dobrze, bo przepraszam, złatwiłem się, ale faktycznie, że jest to działo 801, czyli oświata. Dobrze, no to dziękuję, to uspokoiłem się. Dobrze, proszę bardzo. To jeszcze pytanie tutaj. Tak, bardzo dziękuję. Mam dwa pytania. Pierwsze to chodzi o 80 tysięcy złotych, które przeznaczamy na organizację Narodowego Koncertu Listopadowego, konferencji naukowych realizowanych we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim dotyczącym Roku Miłosierdzia oraz 1050-lecia naszego Chrztu Polski. Domniemywam, że w tym momencie wspieramy Katolicki Uniwersytet Lubelski czy kogoś jeszcze, znaczy razem z KUL-em, tak, organizujemy taką inicjatywę. Dobrze, ale poprzez jeszcze jakieś dodatkowe podmioty, czy tylko nie? Aha, dobrze. I drugie pytanie. Panie dyrektor, tu pisałem interpelację. Ostatnio prosiłem o pewne przesunięcia budżetowe. Nie znalazłem tego w tych tutaj dokumentach. Czy jeszcze będzie jakaś autopoprawka do środy? Bądź do... Czego dotyczyła, tak? Interpelacja i przesunięcia. Chodzi o budowę ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ulicy Rąblowskiej. Rąblowskiej. Będzie o to zapytane, tak? Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać o te 255 tysięcy złotych na karnawał sztuk mistrzów. Dodatkowo 255, bo rozumiem, że budżet swoich żeby był. Jaki był i skąd się wzięła ta jakby nadwyżka, że mamy za coś zapłacić jeszcze 255. Zapłacić teraz za promocję, czy? Te podmioty zapłacimy za promocję, a zapłacimy za swoje wydatki, które na tego festiwalu. I o te 100 tysięcy na Lubelskie Święto Miodu, bo to już się odbyło chyba, tak? A teraz, proszę? No, było się, ale w międzyczasie nie było sesji, prawda? Rozumiem. A więc mogliśmy sobie umieścić w projekcie uchwały, tak? A to nie można wcześniej było zaplanować, bo Święto Miodu wiadomo, że się odbywa, tak? To było pierwszy raz się odbyło, czy w Lublinie? 15. 15, tak? I nie można było tego zaplanować, czy trzeba... Panie Radny, cóż ja mam odpowiedzieć? Pewne cykliczne wydatki są planowane i pewne powodowane na z uwagi na pewnie podjęcie pewnych innych działań, zostały one zaangażowane w jakiś inny sposób. Stąd prośba o zwiększenie do Państwa kierowane. Czyli rozumiem, że to jest jeszcze ponad tego, co było zaplanowane na to święto, tak? Dokładnie co nie powiem, czy to jest ponad, czy to jest... Ktoś miał odpowiedzieć. Święto nie będzie naruszenie przepisów prawa. Proszę? Czy to nie będzie naruszenie przepisów prawa? W tym razie nie będzie naruszenie, no bo w jaki sposób? To nie był zaplanowany budżet. Nie wiem, 100 tysięcy i teraz jest dodatkowo 100 tysięcy, no to pytanie, co się wydarzyło, że to ma kosztować tyle, tak? I to już się odbyło. Nie powinniśmy ewentualnie pewnych wydatków czynić, jeżeli widzieliśmy, że nie mamy w budżecie zaplanowanych środków. Ale do określonej kwoty, prawda? Więc możemy planować wydatkowanie
rzeczy. I teraz okazuje się, że państwo, nie wiem jak to się stało, też chciałabym wiedzieć, teraz mówicie, że to i koszta są większe. I w związku z powyższym państwo nie mieli prawa tych dodatkowych środków przewidywać, jeżeli Rada Miasta nie podjęła. Teraz po czasie mamy błędy poprawiać. A chciałem zapytać w takim razie, ile środków zostało przeznaczone na to święto, jeżeli mieliśmy? Jeśli państwo pozwolą, to ja w tej chwili posiadam, bo nie ma tej chwili, kto się zajmował. Ja się tyle znalazł. Pozwolę sobie uzupełnić na tyle informacje, jak państwa poinformować, ewentualnie zaprosić, żeby Wydział Kultury przedstawił państwu informacje. A bym prosiła jeszcze dodatkowo, z nas i wcale to poszło, prawda? Bo wiemy ogólne zadanie, ale szczegółowo, ponieważ to są być. Dobrze, czy są jeszcze pytania? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Punkt 4.1. Ale przepraszam, te 100 tysięcy nie jest tylko na święte, bo tu jest wymienionych co najmniej 5 wydarzeń, więc to nie jest tak, że to jest tylko na to święto. Jest później jeszcze sesja naukowa miasto Lublin, miasto i Lublin, następnie spektakl sceny plastycznej Kultu Wrocławiu, Kultu Europejskiej Stolicy, wydanie legendy o Klapki Łapie, wydanie książki Anny Bluch. Ale czy te wydarzenia się odbyły, czy one są planowane? Nie wiadomo, nie wiadomo. Jeżeli się odbyły, to już naszą pani są. Tak, oczywiście. Ja państwu poproszę o przedstawienie szczegółowej informacji na ten temat. Dobrze, czyli przechodzimy do... Proszę, jeszcze moment. W ostatnim punkcie mamy zapis o zwiększeniu wydatków o kwotę 3 milionów złotych na realizację projektu rewitalizacji Śródmieścia, tak, czyli nasz Plac Litewski. I tak trochę z niepokojem przyglądam się tym wszystkim pracom, bo prasa rzeczywiście trzyma rękę na pulsie i dobrze, że to czyni. Natomiast zwróćmy uwagę, 48,5 miliona złotych zostało przeznaczonych na rewitalizację tego miejsca i znowu dokładamy 3 miliony złotych, bo z tego co się doczytałem, to prace archeologiczne gdzieś nam rzeczywiście tutaj te koszty zwiększają. I panie przewodniczący, to pragnę przypomnieć, publicznie wypowiedział się pan, że tam nie 50 milionów złotych kierował pan takie słowa do pana posła Sylwestra Tułajewa, okazuje się, że w tym momencie już 51 milionów złotych mamy i pół dokładnie. I tak trochę z niepokojem się przyglądam na to, bo rzeczywiście te prace są bardzo drogie i czy to rzeczywiście koniec? Czy jest przewidywany jakiś kolejny, nie wiem, jeszcze etap może rozkopania krakowskiego przedmieścia i poszukiwania znowu jakichś łyżek czy siekier z minionych lat, czy znowu jakichś starych domków, podwalin, mostów, bo to tak ostatnio było. To kosztuje, to kochani, to po prostu kosztuje, to idzie z pieniędzy naszych mieszkańców, tak? A wiemy, że lekko w naszym mieście nie ma. Można się było spodziewać, że w wyniku prac budowlanych, remontowych, na pewno będą odkrycia archeologiczne, także to raczej nie powinno budzić zaskoczenia, bo niestety różne koleje nosu do tego miejsca. Natomiast przewidzieć tego w umowie no było trudno, jeśli nie wiedziało się, co jest pod spodem. Rozumiem, tylko moje pytanie, jak sobie pytanie, bo moje pytanie jest szersze. Ja nie doczytałem, czy to koniec już prac archeologicznych, czy one jeszcze będą trwały? Może być tak, że za miesiąc kolejne 3 miliony złotych powietrza. Raczej należy się spodziewać, że to jest końcówka, a nie początek. Stąd żeśmy nie występowali że tak powiem, za 100 tysięcy, tylko poczekaliśmy aż te... 3 miliony rzeczywiście trzeba powiedzieć. Rozumiem. Ja nie wiem. No to nie tylko prac archeologiczny. Tak to zabrzmiało, ale chciałam powiedzieć, że czekaliśmy, aby był miany cały kształt już robót, które muszą być przeprowadzone i koszty znane tych prac. Ponieważ odkryto to, co odkryto, to się okazało, że tego, że grunt nienośny trzeba wymienić w pewnych fragmentach, trzeba na dosyć grubych warstwach wymienić i wzmocnić konstrukcję. I to narzuca. No, wygląda na to, że to już jest końcówka.
Dobrze, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Przechodzimy teraz do punktu 4.2. Czy są pytania co do tego punktu? Ja mam tylko jedno pytanie, jeśli mogę. To rozumiem, są przesunięcia wynikające, tak jak do części ze zmiany uchwały budżetowej. Tak, nie wprowadzamy tam nic, nie wyczytałem takiego punktu. Nie przeprowadzamy. Jeśli chodzi o staram się, uczę się na tyle, co potrafię, ale wolę pani dyrektor zapytać. Dziękuję bardzo. Dobrze, w takim razie przechodzimy do głosowania punktu. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Dobrze, kto jest przeciw? Przepraszam. Kto się wstrzymał? Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz przechodzimy do punktu 4.3. Chciałbym powitać pana wiceprezesa sądu, pana Przemysława Krochowskiego. I teraz przechodzimy do punktu 4.3. Czy mamy jakieś pytania z strony państwa radnych? Kilka słów tylko. Tak, no to proszę bardzo, pan tutaj radny słyszał. Proszę bardzo. Ja chciałbym się dowiedzieć tak, z jakiego powodu odwołujemy panią z funkcji prawnika. Więc pozwolę sobie wskazać na okoliczności, które we wniosku zostały już przytoczone. Mianowicie Rada Miasta Lublina z dnia uchwały z dnia 22 października ubiegłego roku powołała panią Tomkiewicz do grona ławników. Było to w okresie naborów ławników. Pani nie stawiła się na ślubowanie, które zostało do 14 grudnia wyznaczone 2015 roku. W związku z tym ponowny termin tego ślubowania został wyznaczony. Przypominam, że bez złożenia ślubowania pani nie może funkcji ławnika pełnić. I na podstawie informacji telefonicznej od tej pani, oczywiście ile to była informacja od tej pani faktycznie, uzyskaliśmy wiadomość, że pani ta już nie zamieszkuje na obszarze Lublina, przeprowadziła się na Śląsk. No i w związku z tym ona funkcji ławnika pełnić już nie będzie. Poprosiliśmy w związku z tym, żeby całą tę procedurę skrócić, aby złożyła wniosek po prostu o rezygnację, ponieważ już ławnikiem została w związku z powołaniem ją na to stanowisko, w tym charakterze przez Radę Miasta. Zgodziła się na złożenie tego pisma, jednakże pismo to do tej pory do nas nie wpłynęło. Wyznaczyliśmy kolejny termin odebrania ślubowania. Niestety zawiadomienie o tym ślubowaniu, o tym terminie na 30 marca 2016 roku wyznaczonym nie zostało przez panią odebrane. Wróciło z adnotacją z adresem nie zamieszkuje, pod tym adresem nie znamy w związku z tym również aktualnego adresu tej pani. Dalsze kontakty telefoniczne były nieskuteczne. Dlatego też na podstawie artykułu 166 ustawy o ustroju sądów powszechnych jedynie Rada Miasta jest władna do odwołania tej pani w tej sytuacji z funkcji. Dziękuję serdecznie. Czy możemy przejść do głosowania? Czy zadać jeszcze pytanie? Tak, proszę bardzo. Pytanie. Dziękuję bardzo za to uzasadnienie. Rzeczywiście, tak jak przeczytałem w korespondencji, wcześniej myślę, to już żeśmy mieli taką informację, że osoba nie podjęła tego ślubowania, nie złożyła ślubowania. Natomiast chciałbym zapytać o konsekwencje, bo dzisiaj przyjmiemy, znaczy zaopiniujemy pozytywnie tak odwołanie i na to miejsce po prostu zostanie powołana no, kolejna osoba, ale ja nie wiem w jakim trybie, jeśli mógłby mi ktoś... Uzupełniająco. No ale właśnie... października mamy zaplanowane wybory uzupełniające ławników. Więc być może, no trudno powiedzieć, czy to akurat na to kolejne, na to zwolnione miejsce, ponieważ tych wolnych miejsc jest około 80. Także w ten sposób. Nie, my wybierzemy tylu ławników, znaczy państwo wybierzecie tylu ławników, o ile prosił prezes Sądu Okręgowego. Pan prezes prosił o wybór 80 ławników, więc nie możecie państwo wybrać więcej. Natomiast może się zdarzyć, że dokonacie państwo wyboru ławników w liczbie mniejszej. To już od państwa zależy. Dziękuję.
ponieważ przy ostatnich wyborach tak było, że Państwo nie wybraliście takiej liczby ławników, tak, jak, o jaką wnioskował prezydent. Zresztą została powołana komisja, tutaj radni są w tej komisji. No dobrze, dziękuję. Dobrze, proszę bardzo. Takie pytanie, może techniczne bardziej. Pani Marysz, dziękuję bardzo za te informacje. Faktycznie mieliśmy napisano informacje dotyczące tej pani i dzisiaj też dodatkowa informacja ustna, ale mam następujące pytanie. Jakby wszelkie tutaj zadania ze strony sądu zostały wykonane, ale czy my jako Rada nie powinniśmy wystąpić do tej pani, żeby mieć w formie pisemnej informacje? A kto składał wtedy, w momencie, gdy była wybierana przez Radę wniosek? Czy 15 osób, czy sąd składał wniosek o to, żeby została rolnikiem? Teraz ponieważ wszystkie dokumenty osób, które zostały wybrane na ławników, zostały przekazane do sądu. Także dokumenty są w sądzie. Słowo, pan została z inicjatywy, która się nazywa Grupy Obywateli. Czyli nie ma potrzeby takiej, żeby Rada Miasta wystosowała do tej pani zapytanie i żeby w formie pisemnej do odpowiedzi. Że ta pani jest pani członkowana? Wybierała korespondencję, natomiast później córka, przynajmniej na podstawie odbioru tej korespondencji, by była przy córce. Rozumiem, to dziękuję bardzo. To była pani powiązana, żeby być w tej komisji, że ona się sesjowała na miasta. Dziękuję, to mi dobrze, proszę bardzo, pierwsze pytanie. Tak 100% odpowiedzi, czyli powodem odwołania będzie fakt niezgłoszenia ślubowania przez... Oni o kilkukrotnego powiaduje. To będzie głównym... Tak, dlatego, że ta pani nie może przystąpić w tej chwili do tego, aby można ją było wyznaczać na posiedzenia sądowe. No jest to chyba sytuacja, która mogłaby kwalifikować się na... do wykonywania obowiązków ławnika. No, obowiązkiem jest odebranie ślubowania, obowiązkiem jest uczestniczenie w posiedzeniu, prawda? Bo do tego ta osoba jest powołana. No nie może tego robić w związku z tym. Tym bardziej, że w sposób gołosłowny, jeżeli rzeczywiście taka była intencja, deklarowała na ustąpienie, prawda, z tej funkcji, nie wykonała tego w sposób formalny, co by pozwalało na spełnienie jej prośby. Poprzez już samego prezesa sądu okręgowego odwołania, no nie zrobiła tego nic. Więc teraz no niestety Rada musi zająć się tym problemem. Dobrze, dziękuję. Głosujemy. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję serdecznie. Zmieniamy ten statut, to chciałbym wnieść taki punkt dodatkowy, który ponieważ tutaj jest zmieniane, że kadencja trwa 3 lata i czy możemy mieć taki punkt, że Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, że nie prezydent, tylko Rada, czyli ze swojego grona, jak są ci członkowie. I chciałbym taki punkt wnieść. Dodatkową zmianę po prostu, oprócz tej zmiany. Precyzować. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady Działalności Porządku Publicznego. Ze swojego grona. To jest zmiana, bo tam wybierany był przez prezydenta przewodniczący. Czyli w tym punkcie, gdzie jest prezydent wybiera. To tak. Żeby zamienić... Konkretnie to jest artykuł 7 ustęp 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego. Jest? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli mogę skomentować prośbę Pana Radnego i wniosek. Pierwsza uwaga jest taka, że nam jako Kancelarii Prezydenta, która obsługuje Radę, jest właściwie wszystko jedno, jak jest powoływany przewodniczący, ale pragnę, miałbym zauważyć, że jest to zmiana dość poważna w trybie pracy Rady, regulowana uchwałą Rady Miasta. I proponowałbym jednak poddać ją dyskusji, ale właśnie... Więc
Ale to może ja skończę, panie radny. Proponowałbym tego typu uwagi poddać konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. My tą zmianę, którą wprowadzamy do tej uchwały, wprowadzamy ją technicznie, bo zmieniła się ustawa i musimy dostosować naszą uchwałę do ustawy, żeby nie stała ona w sprzeczności z aktem wyższego rzędu. I ta zmiana merytoryczna powinna być skonsultowana z organizacjami pozarządowymi. Jeśli chodzi o meritum, w szczególności jeśli Rada Działalności Pożytku Publicznego i współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie, no jest dość wrażliwą kwestią i każda zmiana, nawet jak pan przewodniczący widzi, nawet tak techniczna zmiana, na którą teoretycznie my nie mamy wpływu, bo wynika ona ze zmiany ustawy i tak była poddana w trybie konsultacji pod dyskusję z organizacjami pozarządowymi. Robiliśmy spotkania otwarte na ten temat, były 3 tygodnie, żeby się wypowiedzieć. Żadna tego typu uwaga do nas nie wpłynęła, nikt nie wnioskował o coś takiego. Dobrze. Nie sądzę, żeby Rada Działalności Porządku Publicznego czy organizacje miały coś przeciwko, jeżeli za swojego rolę... Nie wiem, panie przewodniczący, są bardzo... Pierwsza rzecz, a druga, może ja teraz skończę. Tak się dzieje w innych miastach w Polsce. Oprócz Lublina, jest to m.in. w Gdańsku, Toku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Gorzowie, Kielcach, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i tak dalej. A u nas prezydent, więc nasza prośba, żeby tylko po prostu ze swojego grona mogli sobie wybrać przewodniczącego. Prosto. Jeśli mogę odpowiedzieć. W 2010 roku trwały konsultacje nad kształtem tej uchwały i z jakiegoś powodu merytorycznego zdecydowano się, że tak to wygląda. Dwa podstawowe powody merytoryczne, o których być może pan radny nie wie, bo nie uczestniczył w tych konsultacjach. Pierwszy jest taki. Regulacja ustawowa mówi, że skład rady przynajmniej w połowie to są przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jeśli pan radny przeczyta sobie naszą uchwałę, zauważy, że nasza rada składa się z 18 osób, a strona pozarządowa w radzie to jest 10 osób, co jest wyraźnie więcej niż połowa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w toku dyskusji z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku, w których uczestniczyłem i jako wcześniej przedstawiciel organizacji pozarządowych, a później jako pracownik ratusza, ustaliliśmy, że takie ciało jak Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem doradczym dla prezydenta. I być może wskazanym jest, w momencie, w którym to strona pozarządowa ustalamy, że ma w naszym lubelskim ciele doradczym przewagę, co nie jest akurat, jeśli chodzi o te miasta, które pan wymienił, tak nie jest, to być może wskazanym jest, w tamtych miastach strona pozarządowa wypełnia połowę miejsc w Radzie. U nas, tak jak powiedziałem, jest 18 miejsc, a my dajemy więcej, większość w tej Radzie stronie pozarządowej. I być może, jeśli to jest... To nie jest demokracja, ale... Ja skończę. I być może takim, jeśli z jednej strony dajemy tą większość stronie pozarządowej, jest to ciało doradcze prezydenta, to ta funkcja przewodniczącego, która jest funkcją organizacyjną dla prac takiej rady, to prezydent kieruje do rady projekty uchwał, do konsultacji, to prezydent kieruje jakieś zapytania swoje i tak dalej. Być może dobrze by było, aby to prezydent wyznaczał jej przewodniczącego. Z tego powodu i tak to zostało wydyskutowane z organizacjami pozarządowymi. I jako osoba, która odpowiada za proces konsultacji w tym mieście i kontakty z organizacjami pozarządowymi, sugerowałbym, aby takie zmiany były przedyskutowywane z organizacjami pozarządowymi, a nie były wstawiane w ostatniej chwili do projektów uchwał, które dotyczą relacji z tymi organizacjami pozarządowymi. To jest taka moja sugestia. Proszę, chcę zabrać głos. Krzysztof Agolski, Fundacja Wolności. Również w tej sprawie, ponieważ w kwestii wyboru przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego i działalności Rady Pożytku faktycznie trzeba dać prezydentowi miasta, że tak u nas jest rada skonstruowana, że organizacje pozorowe mogą wiedzieć już w niej. Jednakże w pozostałych tych miastach wojewódzkich, które jest pan rada, czyli to jest 15 z 18 miast w statusie wojewódzkim, gdzie przewodniczącego wybiera sama rada, tam również przewodniczący pełni taką samą funkcję jak u nas, czyli prowadzi posiedzenia i nie jest to przeszkodą, że nie jest kierowany przez prezydenta, a wybierany spośród składu Rady Pożytku. Rozmawiamy
rozmawiałem z kilkoma osobami, z członkami Rady Pożytku ostatniej kadencji, z tymi organizacjami pozarządowymi, też nikt nie miał ani z przedkładami, ale twierdził, że pomysł jest fajny na to, żeby przewodniczący był wybierany spośród składu Rady, ponieważ Rada opiera się na zasadzie partnerstwa i współpracy, czyli wtedy, kiedy ta osoba, która przewodnicza, ma poparcie pewnego składu Rady, wówczas te posiedzenia mogą być efektywne. Oczywiście nie jest to jakiś pomysł czy sposób na to, żeby organizacja złożona przejdzie większe w tej radzie, ponieważ nie o to tutaj w tym chodzi, o to, żeby ta współpraca się opierała dobrze. Ostatecznie myślę, że może tutaj zaproponować przez Piotra pomysł, żeby przeprowadzić konsultację z każdym z tej organizacji złożonymi szersze. Może też tutaj być ewentualnie ciekawym rozwiązaniem. Jestem przekonany, że większość organizacji pozarządowych wypowiadała się za tym, żeby przewodniczący był wybierany w sposób demokratyczny. Ja mam pytanie, czy jest presja czasu odnośnie zapilnowania tej uchwały? Znaczy, tak, jest, jeśli pan przewodniczący pyta... Chodzi o, czy na sesję musi być wprowadzona. Tak, ta uchwała powinna być wprowadzona na sesję, dlatego że to jest, jak mówię, uchwała techniczna dostosowująca do stanu prawnego w ustawie, która została zmieniona, a chcemy we wrześniu powołać Radę trzeciej kadencji, gdyż kadencja drugiej Rady skończyła się. Druga kadencja Rady Pożytku skończyła się. Ja też państwu przypomnę, uświadomię tego, bo być może to nie jest do końca jasne, że jeszcze do końca tamtego tygodnia trwały konsultacje tej uchwały. Pan Krzysztof Jakubowski, który jest autorem tego pomysłu, bo dzisiaj do nas on trafił także w formie mailowej, nie wziął udziału w tych konsultacjach, nie wziął udziału w posiedzeniu Rady, na którym dyskutowaliśmy. No, ja oczywiście mówię, także mimo wszystko prosiłbym o to, aby zmiany, szczególnie w uchwale, która dotyczy organizacji pozarządowej i naszej współpracy urzędników z tymi organizacjami, były poddawane pod dyskusję z tymi organizacjami. Mi się wydaje, że tego wymagałaby pewna kultura współpracy, którą staramy się po stronie urzędu od kilku lat budować. Siebie przewodniczącego, to chyba jest lepiej niż prezydent mianuje swojego przewodniczącego. Jak mówię, panie radny, wydyskutowaliśmy tę kwestię parę lat temu, konstruując tą uchwałę i było to jakieś przedyskutowane z organizacjami, więc nie szedłbym w tą stronę, że ktoś nie będzie miał nic przeciwko temu. Ja składam taki wniosek. Ja muszę tylko jeszcze tutaj dopowiedzieć, panie przewodniczący, panie Piotrze, szanując jak najbardziej pana głos, bo rzeczywiście chylę czoła przed pana pracą, to chcę powiedzieć tylko tyle. My mamy prawo złożyć taki wniosek i zostanie on, powiedzmy, w jakiś później sposób procedowany. We czwartek się wszystko wyjaśni. Natomiast prezydent też ma prawo, tak jak pan tutaj powiedział, przeprowadzić dodatkowe konsultacje, no ale wtedy no, po prostu trzeba zdjąć ten punkt z porządku i przeprowadzać konsultacje, no i tyle. Czy nie ma na kolejną już nie zdążymy, bo jednak tyle konsultacji to jest 3 tygodnie, a my przygotować na listopadową kolejną uchwałę? Jest temat akurat na wierzchu. Zobaczymy, co wyjdzie we czwartek. Dobrze, w takim razie proszę sprecyzować i głosujemy. Artykuł 7 ustęp 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego. Dobrze, kto jest za prowadzeniem, za pozytywnym zaprowadzeniem tego? Kto jest przeciw? Teraz... Ja się wynikłem, ja też nie wiem. 4 za, 3 przeciw. Dziękuję. Dobrze, teraz głosujemy projekt całej uchwały. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu wraz z tym wnioskiem? 4, 5, 6, 7, 8. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 5. Informacja, druk nr 657, kreska 1. Są pytania co do tego punktu? Chciałbym, żeby kilka informacji na ten temat powiedzieć. Mamy problem z komputerami, bo są reaktywowane i ja
Nie mogłem zerknąć. To tam prosimy o kolejny konkretny pytanie, pani radna. No to dotyczy tego, tak zjazdu. Możemy znaczy, to jeszcze tą informację muszę właśnie tak dalej spojrzeć. Ja informacje musimy zrobić. Głosy są wszystkie. Dobrze, to głosy są wszystkie. Pewien gest w stosunku do miasta partnerskiego, żeby być obecnym podczas święta.
informacja właśnie po drodze zagranicznej z uwzględnieniem pracowników Urzędu Miasta. Mało jest tej informacji dotyczące roli i zadania radnych. Chciałbym prosić Pana Przewodniczącego, żeby od czasu raz na kwartał czy raz na półrocze, żeby radni dawały sprawozdanie, żeby była jakaś informacja właśnie tego wyjazdu, jakie ewentualne korzyści, jakie sugestie. No, my zdaliśmy się nawet uczyć, prawda, czegoś z takiej podróży. Bo nieraz tak bywało, że radni pisali sprawozdanie. No, chciałabym wiedzieć i znać informację, chociaż tak się to jest dobre, Grzyna, to jest dobre pytanie. Czy radni piszą takie sprawozdania? Piszą. Poza tym, jak tak sprawozdanie z wizy jest wyjazdem. To też tak widzę, że to jest politycznie. Ja nie słyszałam nigdy o wyjazdach po tej stronie. Także być może właśnie to też przybliżyłoby nam po prostu te doświadczenia ze strony radnych, bo inaczej urząd, prawda, miasta, a inaczej radni, bo ja miałam również, że podpisywałam z niektórymi miastami umowę partnerską, jest ciekawe, jak się rozwija. Czy w ogóle żyje ta umowa, prawda, czy tylko właśnie, czy to partnerstwo jest tylko raz okazjonowanie? Dlaczego nie ma być pieniędzy? Nikt w Polsce nie pisze sprawozdań. Żadny radny z Polski nie pisze. Ja nie wiem, czy... Jak pan radny znajdzie, no to możemy tutaj dyskutować, ale dzisiaj nie chodzi, że... jest to jak gdyby... Ja myślę, że ten temat nie był poruszany. Był poruszany, na różne tematy rozmawiamy. Ale może by takie działania innowacyjne wprowadzić. Ale jeśli mówimy, żeby nie uczestniczymy, jak to nie konsumujemy właśnie tej możliwości wyjazdu. Jeśli można, czy zwykle w wyjazdach z udziałem państwa radnych bierze udział tak czy inaczej pracownik urzędu, częściej kancelarii prezydenta. I on takie sprawozdanie składa, to znaczy nie odcina, że pan radny czy państwo radni to, a my to. To są po prostu całe sprawozdania. Więc można powiedzieć, że takie sprawozdanie, że to nie jest to państwo radni. Jest zrealizowany poprzez osobę towarzyszącą, która... To sprawozdanie jest tylko ich autorem osobistym, czyli nie jest pan czy pani czy państwo radni. Tylko zawsze robić od razu pracownik. Dziękuję bardzo, ale to jakoś tak politycznie też to się widziała, dlatego teraz wniosek właśnie tym proszę. Dobrze. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Wolne wnioski już? W sensie 150. Tak. Ja. Proszę bardzo. Ja chciałem zapytać, co się dzieje z parkingiem przy przedszkolu numer 67, który w tym budżecie przeszedł, a nic się z tym nie dzieje. Nie wiem, czy kogoś mogę stąd zapytać. Przy przedszkolu numer 67 tam miał być robiony parking na 3-4 miejsca postojowe i minęło więcej niż pół roku i nic w tej sprawie nie jest wykonane. I to prawdopodobnie jest zarząd drugi mostu takiego zdania. Zarząd drugi mostu. Czyli jutro. Czyli nie mogę się zostawić. Dobrze. To jak nie mamy. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze kilka pytań, panie przewodniczący, jeśli można. Nie ma dzisiaj przedstawiciela policji, ale jest pan dyrektor, który bardzo dobrze współpracuje i chciałbym tu na samym początku, panie przewodniczący, panie dyrektorze, podziękować. Podziękować również jak najbardziej Straży Miejskiej za wszelkie działania, które zostały podjęte na ulicy Pruskiej. Dość trudna sytuacja, nie chcę tutaj zbytnio tego rozwijać, bo chodzi o pijanych kierowców i różne inne działania. I Straż Miejska rzeczywiście była, za to dziękuję. Jeśli chodzi o policję,
to w jednym wypadku rzeczywiście wraz ze Strażą Miejską podjęli interwencję. W drugiej wydaje się, że jednak pijanego kierowcę puścili. Ale jak świadkowie, powiedzmy, zechcą, to przyjdą zeznawać. I to niech się kręci własnym życiem. Natomiast... Tak. No normalnie. Jeśli chodzi o bieżące działania, tu kieruję słowa do pana dyrektora. Panie dyrektorze, poprosiłbym gdzieś, jak będzie pan dyrektor rozmawiał z policją o kontrolę prędkości. Na ulicy Wyzwolenia mamy dwa niebezpieczne zakręty. Ja przy jednym pisałem interpelację na wysokości hurtowni ogrodniczej. Rzeczywiście tam jest ograniczenie do 30 km na godzinę. Ich kierowcy pytają się nie stosować do tychże znaków. Kończą później na ogrodzeniach prywatnych nieruchomości. I ja szczerze powiedziawszy, jak kontroluję gdzieś między innymi dzielnicę Kłuskiej, dzielnicę Kośminek, to ostatnio nie widziałem takich kontroli. Więc jeśli udałoby się kogoś z suszaczką tam wystawić profilaktycznie, to nie jest mój głos, jest to głos mieszkańców, to będę wdzięczny. Tak samo wcześniej też jest taki łuk, gdzie jest kapliczka na ulicy Wyzwolenia. I przy tym łuku też mieszkańcy apelują, żeby może od czasu do czasu kogoś postawić, żeby tą prędkość kontrolował. Następnie. Już momencik, tylko doczytam. Ja jeszcze dodam o obu prędkości, jak jesteśmy, mogę? Tak, nad Bystrzycka na wysokości pozytywistów wigilijnej, tam były dwa fotoradary po obu stronach, na tej dwupasmówce. Ta sama historia. Tam nie da się przejść przez przejście, ja tam wnioskowałem kiedyś o światła, tam jest tragedia. Człowiek starszy w ogóle nie przejdzie, już nie mówię, matka z dzieckiem, która przebiegnie. W górę lecą, do strony właśnie Zana i w dół. Od Zana do Lidla, do Jana Pawła. Brakuje waszego radaru. Ja mówię szczerze, jak tam był radar, wszyscy zwalniali. Wszyscy zwalniali. Ale... Panie komentarz. I mieliśmy rozwiązanie, bo tam żeśmy stawiali radar, gdzieś nie chcieli. A teraz jesteśmy, policja ma jeden czy dwa radary. Nie będzie sprawa dominienta. Będziemy wnioskować o światło na nowy budżet, jak będzie, to może tam jakieś światło. Współpracujmy z policją. Mamy radar, tylko tego nie możemy go używać, tak? No chyba nie zostały zabrane kompetencje. Tak to jest. Ja bym chciał właśnie... A co z tym radarem się dzieje? Leży sobie w magazynie. No i pięknie. Czy jest to, ale policja ani teren się chciał przejąć. To takie w Polsce. Tak, czyli te było bo generalnie oni się zajmują niewyraźnie chęć. I generalnie z tego mojego przekonania do tej pracy, no policja ma pewną wersję do mierzenia prędkości w mieście. Ja nie mogę wyjechać gdzieś tam na rogatkę i tak dalej. Ten radar był potrzebny. Ale oni mówili, że policjantów jeżdżą za samochodami, więc... Tak, oni jeżdżą w górę upatrzone pozycje. Nie, na pewno zwrócę się z taką prośbą To zróbmy taką mapę miejsc zagrożonych przy tam prędkości. Że policja powinna mieć taką. Jest, mają taką mapę. Na pewno są. Niekoniecznie musi się pokrywać z naszych przypadkami, ale się pokrywa, bo muszą na czymś oprzeć swoją mapę, ale niekoniecznie musi się z naszymi poszerzeniami nie zgadzać. Na pewno jest to problem ważny. Ale nie, to nie miał. Ja jeśli mogę, panie przewodniczący, jeszcze to nie chciałem, żeby panu szanowni się. Tu, panie dyrektorze, wiem, że rzeczywiście pan to dopilnuje, więc o to jestem spokojny. Natomiast dodatkowy wątek, który się pojawił, przepraszam panie dyrektorze, bo ja już nie mam czasu nawet do pana spokojnie przyjść, porozmawiać i zadzwonić. Pojawiło się rzeczywiście w ostatnich dniach ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Samsonowicza 65. To jest ten budynek byłego hotelu Agrometu. Sprawa bardzo trudna. Na końcu osiedla, panie dyrektorze, tam jak już się szło, prawda, do toru kartingowego, to ten budynek niestety tam pozostał. On jest w stanie agonalnym, tak można by powiedzieć. Sytuacja z tych mieszkańców jest bardzo trudna, bo jest to prywatna nieruchomość. Ten budynek jest w połowie niezamieszkały. I pytanie, czy
w świetle tych wszystkich braków mieszkań komunalnych, socjalnych, komunalnych, jest to prywatny. Jest to prywatny, ogłoszony na sprzedaż. Czy nie warto by było tą nieruchomość nabyć? Jest to coś zupełnie nowego. Chcą za to 5 milionów złotych. Wcześniej było około 9, teraz do 5 zeszło. Gdybym mógł poprosić, i tutaj nie wiem, jak ten temat wychodzić, tak? Na ile Wydział Gospodarowania Mieniem, powiedzmy, mógłby rzeczywiście w przyszłości się wypowiedzieć. Powiedzieć, utworu nie ma. Ale to raz i platformy też mogli pozostać. No, nie to, żebym coś docinał, ale... Nie może być, że kwalu nie ma, nie może być tak. Nie będzie nic głosowali. Nie, będzie po kwalu nie ma. Więc albo ale nie, Wydział Gospodarowania Mieniem, albo nie wiem, ktoś od osób z pana dyrektora, jakby mógł tam, powiedzmy, podjechać, zobaczyć. Choć obawiam się, że byłaby potrzebna jakaś taka ekspertyza, prawda, wyceny tejże nieruchomości. Bo ja nie wiem, na ile w ogóle zawracać głowę panu prezydentowi cele nabycia. Czy to jest sens nabywać, czy nie jest? Przepraszam, bo nie ma kworum, nie możemy prowadzić komisji. Ale panie przewodniczący, jeżeli nie głosujemy, to nie ma znaczenia. Przepraszam, nie ma komisji w tej chwili. To panie przewodniczący, to bym poprosił Równo i Sprawiedliwie, żeby na sali byli obecni zarówno członkowie Platformy Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, tak, jeżeli pan uważa, że nie ma komisji, to proszę o... Ale czterech członków dwóch radnych misji jest. Jeden z grup radnych Platformy. To ceniemy, ja się pytam, ceniemy obecność pana przewodniczącego, ale przydajmy się też nie wiem. Możemy dalej prowadzić dyskusję. Proszę. Na chwilę. Ja już zakończyłem. Dziękuję bardzo. Z chęcią tego posłucham wypowiedzi pana dyrektora i koniec. Proszę pana. Ostatnich dniach, w przeciągu ostatniego miesiąca zauważyłam na drogach jadących bardzo z dużą prędkością motocyklistów bez tłumika, więc hałas jest totalny i nikt nie reagował, więc akurat osoby, które były w tym czasie gdzieś w pobliżu, no to z wielkim oburzeniem reagowały na to zjawisko. Nie wiem, czy to wzrasta, czy to, ale chciałabym, żeby zwrócić na to uwagę. Właśnie jest to duże niebezpieczeństwo dla osób, które gdzieś są właśnie w okolicy, no i hałas totalny. Tak zwane czotery. Wcześniej nie zauważyłam tego, także w przeciągu miesiąca kilka razy. To szaleństwo po prostu na ulicach takich bardzo uczęszczanych. Pan dyrektor Słowski, może można coś z tym zrobić? Czy to właśnie policja wypadnie z tym uwagę? Jedną z grup, która może podjąć działanie i musi podjąć działanie, to jest policja. Także odczuwam i mam to samo wrażenie, co i państwo. A szczególnie o 20, gdy już robi się zmrok i cicho i zaczynają panowie sobie jeździć. Takie szaleństwo jest naprawdę. Tak. Najgorzej, proszę państwa, jak na początku nie będziemy reagowali, to prawda? To myślę, że jutro skieruję takie pismo. Bardzo proszę. Zrobię spotkanie ze służbami, które są odpowiedzialne. Będziemy wdzięczni. Tak raz, drugi, oni sobie między sobą będą Myśmy się nie zrobili tego na drodze, uspokoiło się, teraz widzę znów narasta. To jest okres wakacyjny, końcówka. A szczególnie teraz będzie jakiś. Jakiś to jest podium, że właśnie w tym okresie to jest nasilenie tego. Tak podziewają, jeśli uspokoją. Myślę, że wrócimy do policji. Dobrze, jeszcze taka informacja, że w faktówce macie państwo pismo pana Bielaka, pana Bielaka. Ja chciałbym tylko powiedzieć, tak, że kwestie, które porusza pan Eugeniusz, rzeczywiście omawialiśmy tutaj na tejże komisji. Sprawa nie została rozwiązana. Chodzi oczywiście o Radę Dzielnicy Felin. Bardzo mnie boli, że ten organ nie funkcjonuje. Ja wypowiadałem się już chyba wystarczająco dosadnie, że oczekujemy bardziej radykalnych działań ze strony pana prezydenta. O ile od charakteru samego pisma chyba się zdystansuje, bo bardzo emocjonalnie chyba pan radny podszedł, bo jakby nie było do dzielnicy, którą też reprezentuje. Niemniej jednak kwestie, które tam zostały poruszone, uważam za kluczowe. Nawet rezerwa celowa to 129 tysięcy złotych, które jest przeznaczone do dyspozycji, rzeczywiście nie zostanie wykorzystane. Uważam, że jest to pewnego rodzaju chyba nieudolność. A
Ale czy pan przewodniczący w tej sprawie coś zrobił, bo to stawało trzy razy na naszej komisji już, albo dwa, albo trzy. Ale tutaj była kwestia tego rodzaju, że myśmy tutaj wnioskowali, to żeby zrobić w tej sprawie dodatkową posiedzenie komisji, dodatkową... I co? Coś wynikło? To znaczy w tej chwili, jak gdyby, nie muszę zastanawiać. Ale został złożony wniosek? Ta informacja była odpowiedziana przez pana sekretarza, że trwają te procedury wierzchniejące. Ale panie przewodniczący... Nie no, ja mam wrażenie, że nic w tej sprawie pan przewodniczący nie zrobił i niech pan nie mówi, że coś się wydarzyło. Ty pan w takim razie... Czekajcie, ale co mówi przewodniczący? Ale no jeżeli było trzy, dwa razy na komisji. Skoro był wniosek, to w tym informacji... Prosimy o zagłosowanie z nimi, tak? Prosimy, żeby tam... Proszę państwa, zaprosimy pana sekretarza na komisję i wtedy ustalimy, że zrobimy w miesiącu październiku dodatkową komisję. Ale panie przewodniczący, już nie chodzi o pana sekretarza. Ja proponowałem, jeszcze to pamiętam, był marzec czy kwiecień, kiedy tam pierwsze informacje do nas jako radnych zaczęły spływać, żebyśmy tu zaprosili członków rady. Żeby oni przed organem nadrzędnym, jak jest tak na dobrą sprawę Rada Miasta, na prawo dzielnicy. Dokładnie. Żeby te osoby mogły same się wypowiedzieć. Jeśli one dojrzały w końcu do tego, żeby rozwiązać, to niech podejmą tę decyzję i niech albo zrezygnują, albo niech działają. Szkoda po prostu mieszkańców dzielnicy Felin. Jak pamiętam, pan sekretarz się zobowiązywał do określonych działań. W związku z powyższym czas najwyższy i to jak najszybciej, panie przewodniczący, żeby zorganizować, pan jako przewodniczący organizuje to zebranie i żeby jakieś wnioski wyciągnąć. W następną komisję tutaj będzie pan sekretarz i ja poproszę, żeby przygotował informację, jak wygląda na dzień dzisiejszy. Podejmiemy decyzję, przywołujemy kolejną komisję. Nie, bo to jest potrzebna dodatkowa komisja, bo ona potrwa bardzo długo. To jest musimy dodatkowa komisja. Czyli wypracujemy stanowisko następnej komisji, będzie pan sekretarz i wtedy przegłosujemy, czy robimy dodatkową komisję w tej sprawie. Panie przewodniczący, dla mnie to jest niedopomyślenie. Czy już zwołać pana komisję, po to, żeby zastanowić się z panem sekretarzem, co robimy. Jest to czas, który minął, jest czasem, był czasem przygotowania się ze strony pana, jak i pana sekretarza. W tej chwili chcemy już podjąć decyzję. Naprawdę nie ma sensu, żeby na przyszłej komisji. Zastanowić się właśnie, kogo zaprosić, na jakim etapie, bo tam miały być jakieś negocjacje, czy te negocjacje już zostały zakończone. Ja nie proszę pana sekretarza na przyszłej komisji z dawną lat, jak to na dzień chwilę, które są wygodne. I to nie powiem, czy zapraszamy. Panie przewodniczący, to niech panu da pan sekretarz raport. A tam tutaj już pan jako przewodniczący organizuje. To znaczy, słuchajcie, jeżeli pan zaprasza, to musi być dodatkowa komisja. To może potrwać, to są bardzo. Nawet tą decyzję podejmiemy, to pani się ale jako przewodniczący ma określone role i zadania, które są zapisane w statucie. Między innymi pan zaprasza określone osoby. Po tej rozmowie z panem sekretarzem, pan powinien ustalić, kogo pan zechce zaprosić, żeby już kończyć ten temat, ponieważ on trwa bardzo. No dobrze, koniec. Dobrze, dziękuję serdecznie za aktywność. Dziękujemy bardzo.
zapisy typowe.